W drodze z Poznania do Gdyni zajechałem do miejsca, które no, w nocy wyglądało fantastycznie, a w dzień wygląda jeszcze lepiej. Jest to Muzeum Volkswagena i rozmawiam w tej chwili z właścicielem. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, Zenon Suchecki, właściciel Muzeum Volkswagena w Pępowie. Jak to się stało, że w Polsce powstało Muzeum Volkswagena akurat? Rozumiem, że to światowa marka i że dlaczego nie, ale to musi wynikać chyba z czegoś więcej. No to wynika z historii naszej rodziny. Lata 60., połowa lat 60., mój ojciec już kupił sobie pierwszego garbusa, w którym my jako dzieci oczywiście z tyłu jeździliśmy na wszelkie wycieczki, przejażdżki i do szkoły. Także gdzieś to ten odgłos silnika boksera z dzieciństwa pozostał. Garbus towarzyszył mi oczywiście przez całe młodzieżowe życie i dorosłe życie, czyli nauka jazdy czy prowadzenia samochodu odbywała się garbusem. Randki z dziewczynami lata 70. również z garbusem. Także gdzieś to wszystko w pamięci zostało. No i na początku lat 90. z małżonką postanowiliśmy wrócić sobie troszkę do przeszłości i kupić to, co nas połączyło kiedyś, czyli garbusa. No i od tego pierwszego garbusa zaczęło się dalej. Hobbystycznie przez lata 90. mieliśmy około 5 samochodów. No i później zaczęło się to powiększać, aż powstało to, co tutaj jest, czyli muzeum. W momencie tworzenia tutaj muzeum mieliśmy około 40 pojazdów, czyli już taką kolekcję, którą można było się pochwalić i pokazać. Mhm. Dzisiaj w naszych zasobach jest już ich ponad 70, czyli więcej niż możemy na naszych wystawach tutaj pokazać. Czyli część samochodów jest ukryta w magazynie, czeka na swój okres. A jest, musimy powiedzieć, lipiec 2018 roku. W haśle w Wikipedii figuruje jeszcze 50 samochodów, więc trzeba to już chyba poprawić w takim razie. Wie pan co, no, ponieważ jest ponad 50 czy 52, 3 na wystawie, czy nie wiem, czy musimy to zmieniać, bo te inne autka Aha. niestety są gdzieś spochowane. Ich nasi goście zobaczyć tak sobie nie mogą, tak? Mhm. Także chyba, że tworzymy, tak jak w zeszłym roku mieliśmy wystawę zewnętrzną, na której też było chyba 12 naszych pojazdów, no wtedy możemy, mówię, takie rzeczy tworzyć. Chwilowo nie mamy miejsca, nie mamy zaproszenia na jakąś taką stałą wystawę, czyli samochody stoją w muzeum, znaczy w magazynie. A jaki eksponat jest najcenniejszy dla pana? Ja po prostu widzę tutaj naprawdę zatrzęsienie tych różnych rodzajów samochodów. Nie są takie same samochody. Rodzajów garbusów tu jest kilka albo kilkanaście. Jest kilka. 7 chyba rodzajów. Troszkę pokazujemy, jak się garbus zmieniał. Mhm. Czyli te najstarsze z lat 50. i najmłodsze z lat 70. I tu patrząc na nie, jak stoją obok siebie, widać te zmiany konstrukcyjne i jak się po prostu ewolucja tego garbusa przebiegała, tak? Patrząc na niego z boku, nie widać tego wręcz, ale jak stoją obok siebie, to po prostu te różnice są konkretnie widoczne. No i teraz jesteśmy w jednym z takich busów, no można powiedzieć kultowy bus, tak, który no, na wielu filmach, szczególnie o hipisach, jakoś tak się pojawia, a to jest taki karawan troszeczkę, to znaczy można tutaj chyba spać, można... No, możemy usiąść i porozmawiać między innymi. To taki dla podcasterów byłby świetny samochód. Zgadza się. Jest to model Westfalia, czyli samochód kempingowy. Troszkę zmodyfikowany przez nas w coś w rodzaju multivana dzisiejszego, tak? Czyli mamy spanie, mamy stolik i możemy nim się oczywiście poruszać swobodnie po Europie nawet, tak? I sobie w nim turystykę uprawiać. Mamy też Westfalię w wersji oryginalnej, czyli kompletnie wyposażone w kuchnię, w podwójne spanie, czyli namiot na dachu. To są już takie typowo turystyczne samochody. One stoją tu zaraz obok. 2 sztuki takie mamy. Trzecią mamy sztukę, którą, jak pan pytał przed chwilą, mój taki cenniejszy samochód stoi też. To jest też ogórek, którego mam najdłużej, czyli to jest jakby początek tej całej kolekcji, 27 lat w tej chwili już jest u nas w rodzinie. Jest od 20 lat kempingiem i zrobił, czy przejechał z nami ponad 50 tysięcy kilometrów. Jako samochód turystyczny, bo wcześniej był dostawczym.
Czyli to jest taka jakby przeróbka na kemping. Najdłuższą trasą, którą wykonaliśmy, czy ja wykonałem, to była podróż z Gdańska do Casablanki, czyli do Maroka. Właściwie w Europie dalej się już nie da zajechać. Zrobił to 5 lat temu, w ciągu miesiąca, bezawaryjnie. A ile na liczniku ma najbardziej wysłużony silnik? Wie pan co, to są silniki, które bardzo prosto się remontuje. I tutaj trudno powiedzieć, ponieważ po takim kapitalnym remoncie samochodu on właściwie staje się nowym autem i ma licznik zerowany przeważnie. Mamy, podejrzewam, że z tych samochodów, które ja mam, rzadko który ma ponad 200 tysięcy kilometrów przebiegu, czyli to nie są duże przebiegi. Turystyczne auta tak dużo też nie jeździły, tak ubiegłych czasach. Dzisiaj ta turystyka, karawanik jest bardziej rozpowszechniony. Wtedy to było letni urlop i to wszystko, tak. Dostawcze auta, które tu mamy, oczywiście przebiegów nie znamy, tak, ponieważ mają już po 40 lat historię remontów niejedną. Także tutaj trudno powiedzieć, ale mówię, po wykonaniu kompleksowego remontu to właściwie samochód staje się jak nowy. Czyli nie ma znaczenia jego poprzedni przebieg. No i oprócz tego, że tu jest muzeum, to również można przyjechać swoim samochodem do naprawy. Tak rozumiem, że tutaj warsztat mamy, też jest. Mamy mały warsztat, robimy tylko drobne serwisowe naprawy. Jak ktoś sobie nie może poradzić, to wtedy staramy się pomóc. Kompleksowych remontów już raczej nie wykonujemy, ponieważ na to już po prostu brak jest fachowców. O, to jest prosty przykład. Tak. Także jeśli ktoś będzie na Kaszubach albo gdzieś w okolicach Gdańska, Gdyni, Sopotu, to warto tutaj zajrzeć, zwłaszcza, że można tutaj również przenocować. Można zatrzymać się swoim kamperem nawet, bo widzę, że tutaj dwa kampery stoją przed muzeum i przed hotelem. No i cóż, no jak to się będzie rozwijać, bo widzę, że się świetnie rozwija, już to się nie mieszczą te samochody wszystkie. Znaczy nasze muzeum i obiekt noclegowy działa już od 10 lat, czyli już jakąś renomę, reklamę mamy zrobioną. Także nie narzekamy na brak gości i w sezonie, i po sezonie. Także zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych do obejrzenia i do zanocowania u nas. Muzeum jest czynne przez cały rok i w jakich godzinach? No, muzeum jest czynne całorocznie, wszystkie dni tygodnia, w sezonie od 10 do 18, a po sezonie, czyli od października do maja, od 10 do 17. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.